Witam was wszystkich, z tej strony Remek, a to pikselowy hardcore. Dokładnie tak. Seria będzie polegała na tym, że będziemy sobie grali na trybie hardkorowym na najnowszej wersji Minecrafta, czyli 1.0.0. Jeszcze świeża wersja, aż cieplutka. Zaczynamy grę. Single player, create new world. I tak, pikselowy hardcore. Pięknie. Game mode hardcore oczywiście, a jakże inaczej? Żadnych seedów, wszystkie wioski chcemy, dungeony, czyli lochy, wszystko chcemy. Więc create new world. Zaraz zobaczymy, czy nam się tu zrespi. Oby jakieś fajne tereny. Proszę, oby jakieś fajne tereny. Ale zobaczymy. W pierwszy odcinek będzie taki chyba, że chyba dwa dni sobie pochodzimy i dwie noce. Brzydki teren. Walić. Tak jak mówiłem, będzie wiele zwiedzania, wiele oglądania pobliskich terenów, atakowania różnych potworów, naprawdę wiele walki będzie, akcji, więc mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Co to było? Chciałbym wam też powiedzieć, że w ogóle nie mam pojęcia nawet, co, znaczy mam pojęcie, że są jakieś miksturki, smoki, jakieś inne rzeczy doszły do gry, ale ja naprawdę na tym się w ogóle nie znam, więc będę dopiero teraz poznawał Minecrafta z wami. A na temat tych miksturek, smoków i tych wszystkich takich potrzebnych rzeczy, jakieś nowe dźwięki są, nowych rzeczy się dopiero dowiem potem. Ale dzisiejszy odcinek, kurczę, jakieś dzwonki są. Chyba jak zabijam zwierzę. Gdy po prostu pierwszy odcinek zaczynam. Tak, jak zabijamy zwierzątko, są jakieś dzwonki fajne. Naprawdę nic nie mam pojęcia na temat tej serii, żadnych trików, tej serii, tej wersji, żadnych trików nie znam, tych rodzajów, tych wszystkich, tych alchemii i w ogóle, no nie mam pojęcia naprawdę. Wiem, że są po prostu jakieś smoki, jakieś miksturki i inne duperle. Nie piszcie mi co z nowej wersji, błagam was. O, fajny dźwięk, jak jemy. Zajebisty. Dobra, lecimy dalej. Czy są tu jakieś góry? Tam była pustynia, to idźmy w drugą stronę. To może... To są jakieś otwarte cave'y. Jakiś węgiel może... Ała. Fajny dźwięk, gdy umieramy. Czy mam grzyba? Ale... Kurczę, jakiś węgiel się przyda. Zbijmy pierwsze jakieś drewienko. A może zetnijmy, a nie zbijmy. I lecimy dalej. Odcinek będzie dosyć... Taki pół na pół. 30 minut, tak mniej więcej, tak na oko. 20 ileś. Po prostu dwie noce i dwa dni. Nie, dwa dni i jedna noc. I na tym będziemy kończyć odcinek. I tyle. Na początku właśnie będziemy szukać jakiegoś takiego lokum, czy jakiegoś fajnego miejsca. Ale to ładnie wygląda, że wszędzie są brudne drzewa, a te w wodzie jest czyściutkie i piękne. Mua, zajebiste. Jakoś powiem szczerze, że nie podoba mi się ten biom bagienny. W sensie, że woda. Brzydka jest ta woda. Mogłaby normalna być, ale trawa mogłaby być taka sama. Ale też dobra, nie wiem. Ja nie jestem specą od Minecrafta. Jestem graczem zwykłym. Dalej bijemy drewienko. Ponabijamy sobie go jakieś 15, 16, jeden stak drewna powinien starczyć. I lecimy dalej. Kurczę, jakieś góry byłoby fajnie znaleźć. Takie naprawdę wyjebiste. Yeah. Co ja bym dał za góry? Ale powiem szczerze, że robiłem z 5 razy, zaczynałem tą serię z myślą o tym, by przy starcie jakiś fajny save spotkać. No ale na tym zaprzestałem, już nie chce mi się tego tak naprawdę szukać. I będziemy sobie chodzić i szukać. I tak po prostu miejsce respawnu nie jest nam potrzebne w tej wersji. Bo gdy umrzemy, i tak będzie koniec gry, właśnie. Dla tych, którzy może nie wiedzą, bo nie wszyscy... No, wszystkie zwierzęta dają te dzwonki. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, wersja hardcore polega na tym, że jak umrzemy, tracimy świat. Automatycznie nam się usuwa. Więc gdy umrzemy, naprawdę stracimy nasz świat i tyle. Musimy krowy bić, by dostać nasz armor, bo potrzebujemy armoru jak najwięcej, bo nas zabiją i stracimy świat. Więc tak nie może być. Dawaj skórę, krowo. Chciałem powiedzieć świnio, ale to nie miałoby sensu. Dobra. Jeszcze jedna krówka i możemy zacząć craft... O! Muchomorki! Czy na bagiennym są muchomorki? Bo w normalnym świecie zawsze w tych terenach równinnych trudno było znaleźć te muchomory. Ale widzę, że na bagnie są chyba spotykane częściej. Jezu, klikam trafić w tę głupią krowę, nie wiem. Chodź tu.
O, no nie dała. Co za pipa. Czekajcie, tu gdzieś były chyba otwarte jakieś... Nie, to była woda. Kurczę, już tak głodny jestem! Ja pierdzielę! Teraz tak patrzę, nie wiem, zrobić sobie speeda. Dup, taki głodny byłem. Tak krótko grałem. Ile tu trzeba będzie mieć żarcia teraz? O Boże, to chyba teraz... A właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie da się zmienić trybu gry. W sensie, że trudności. Dlatego, że jest po prostu tryb hardcore i tyle. I następna zasada. Nie będę kręcił ani sekundy nie będę grał ani sekundy bez nagrywania. Wszystko będę... Znaczy, sekunda na pewno się znajdzie. Ale wszystko będę starał się publikować dla was, bo gdy umrę w jakiejś sekundzie, w której nie publikowałem, to sobie chyba krzywdę zrobię, naprawdę. Więc wszystko będę nagrywał. Będziemy razem na bieżąco cały czas. Więc wszystko będziecie widzieć, co tutaj robię i wyczyniam. No chodź tu, ty głupi kurczaku. Boże, jak zrobię sobie miecz, wszystkich was powybijam, nie? No, wszystkie zwierzątka jakoś dzwonią, gdy je zabijemy. Dziwne. No ale cóż. Zrobimy sobie na razie kilofa z drewna. Yeah. Wypas, kilof z drewna. Powalimy troszeczkę, powalimy. Wydobędziemy sobie troszeczkę żelaza, jeszcze nie, musi mieć kamienny, więc tego węgla oraz kamienia. I zrobimy sobie narzędzia kamienne. Oczywiście miecz. Z tej skóry zrobimy sobie buciki na razie tylko. No zawsze coś. Jakiś armor zawsze się przyda. Robi się już ciemno? Nie, wydawało mi się. Po prostu jestem coraz głębiej, jest coraz ciemniej. Weźmiemy sobie 15 kamyka. Pięknie. I jeszcze jeden. Żeby była taka piękna, okrągła liczba. I lecimy do Workbench'a. Tak. Seria będzie, jakby to powiedzieć, co 2 dni, co 3 dni, różnie. Zależy wtedy, kiedy będę miał czas, więc nie pytajcie mi, kiedy odcinek, Gremek daje odcinek. Nie mam pojęcia, kiedy będzie odcinek, naprawdę, musicie mi uwierzyć. Będzie wtedy, kiedy będę miał czas, więc teraz tak na oko mogę wam powiedzieć, że odcinek będzie co 2 dni, to nie wiem, no tak co 3 dni, co w każdym razie co jakiś czas. O to się nie bójcie, będzie. Więc tak, pierwsze sobie ułożymy w ekwipunku. Ja uwielbiam mieć poukładane w ekwipunku. Nie, ja nawet muszę mieć, nie wiem czemu, ale muszę. Workbench, dawać mi tu buty. Kozaki! To jest to. Fuck yeah! Kozaczki. Dobra, musimy sobie pokładać jeszcze ten ekwipunek. Węgiel zawsze do lewej. Cobblestone z wszystkimi innymi podstawowymi klockami do prawej, a duperel u góry po prawej. Tak zawsze sobie to rozdzielam. I zmieniać tego nie będę. Zawsze tak rozdzielam od samego początku. Lecimy po żelazo! Na pewno się przyda. Będziemy mogli sobie już zrobić tylko narzędzia, niestety. Chciałem jakiś armor sobie zrobić już, ale chyba raczej nie. Dobra, lecimy dalej. Kamień i inne surowce pozbiera się w nocy, gdy będziemy kampić i kryć się przed tymi wszystkimi monsterami. Potworami. I gdzie lecieć? Gdzie lecieć? Lecimy tam. No tam widzę jakieś owieczki, nie owieczki. Kurczę, no góry, Boże, jak ja bym chciał mieć góry. Takie śpiczaste, nie śpiczaste, jakieś wąwozy. Boże, co ja bym za to dał? Mamy wąwóz? Nie. Mamy żelazo. Pędzimy. O, zranimy się. Nie możemy się zranić. Trzeba teraz... Ała, no zajebiście. Nie możemy się zranić, dup. Spoko. Ale nie kop nigdy pod sobą. Zasada minecraftowców. Remek, ty mądrala. Taki niby wielki minecraftowiec, a kopie w dół. Pod sobą. Dobra, lecimy dalej. Węgiel! Jasno, tam jest. Może jakaś lawa już tak wysoko. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, ile jeszcze jest do końca dnia? Jest tu gdzieś te słońce. A, walić je. Będzie noc, to będzie noc. Proste. Zresztą się będę przejmował nocą. Sądzę, że nas zabiją w pierwszym odcinku i będzie baka. Spoko. No. Mamy tutaj. Lawa! Zgadłem. Weźmiemy sobie troszeczkę jeszcze tego węgla i walimy tamten... Na tym pozostałym. To się jeszcze pozbiera. Najważniejsze jest teraz w pierwszym odcinku znalezienie kampy. Jakieś zajebiste, takie wiecie. Musi być fajna. Lecimy dalej. Tak jak mówiłem, odcinki będą tak po pół godziny, 20 ileś minut. Nie wiem, zależy, to wszystko zależy. Czarna owca! Kurczę, no. Nie wiem, czarna owca czy czarny. Nie, czarny kot to był, Boże, pomyliłem.
Czarny kot przynosił pecha. Czarna owca. Zatruliśmy się. Co to jest? Ale fajne. Dodali coś nowego i odsunęli to na bok ekwipunek cały. To jest czas, kiedy jestem zarażony. Zajebiste. A nie wiem, po co jest taki czas. Przecież to właśnie to jest troszeczkę teraz nielogiczne, bo jak zachorujemy, to przecież nie mamy takiego licznika w realu, kiedy nam się skończy choroba. Troszeczkę dziwne. W poprzedniej wersji, czyli w 1.8, było to lepsze. A już znikło. Więc jedziemy sobie jedni. Styki! Dawać styka! Co się patrzysz, głupia krowa? No gdzie pitasz mi tu? Dawaj. Mięso. Pięknie. Dzwonki nadal są, więc jestem już pewien, że gdy zabijamy jakieś zwierzątko, dzwonki nastają. Strasznie szybko głodny się robię. Weźmy sobie jeszcze trzy... O! Słyszałem zombie! O kurczę. Z dwóch stron nie mogą. Żelaza. Pięknie. Żelaza, ile już mamy w tak krótkim czasie. Ło! Już bym wykopał pod sobą ten cobblestone'a. To jest niebezpieczne, naprawdę. Ludzisko, wiecie jaki to jest hardcore? A jeszcze gdy jesteś na samym dole, powiedzmy w cave'ach, kopiesz sobie, powiedzmy, diament i przez przypadek kopiesz pod sobą, nie? A tam była lawa. Dup do lawy wpadasz. Jezu. Powiem szczerze, że zdarzyło mi się to już kilka razy. Robi się noc, więc zbijamy na ten szczyt. Ona te drzewko, pół bagienne, chociaż ona nie jest pół. Część bagienną ma tam jedną. Dobra, nieważne, nieważne. O głupotach mówię. Idźmy jeszcze na razie tutaj na tą... O, równiny. Ale epicki wygląd, powiem szczerze. To co, idziemy na zachód czy na wschód? Bo tam będzie wschód. Coś tu już chodzi. A to jeszcze kurczaki. O, to kurczaki sobie poubijamy i pójdziemy na zachód. Zachód jest takim bardzo ładnym miejscem. Więc pójdziemy sobie na zachód. A bo tu się pierwsze... O, tutaj dzisiaj... Chociaż nie przenocujemy. Idziemy dalej. Będziemy szli i walczyli nadal. Szkoda czasu na szukanie jakiegoś fajnego terenu, naprawdę. Uuu. Jakiś... Myślę, że wąwóz, ale jednak nie. To lecimy dalej, tak? Pojedziemy na zachód, czyli w tamtą stronę. Ale piękne, różowiutkie światło. Właśnie, już tam Creepera widziałem. Czadałem Bright, jest Bright, czyli wszystko powinniście widzieć. Creeper! Come on, to papa! Yeah! I tak zdechniesz, szmaciarzy. Gin! Śmieciu. Lecimy dalej. Creeper to naprawdę niemiłe zwierzątka. Co nam krzywdy zrobić? Chrum, 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 chrum. Jakieś krowy by się przydały, bo krowy nie zarażą swoim mięsem, a te zasalne kurczaki mają zaraźliwe mięso. Ale damy radę. Tak przeżyjemy. Chodź tu do mnie. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, ciemno jest. No, odkryłem Amerykę. Znów pustynia, no nie wierzę. Coś jakiś niefart, ale pełno jajek jest. Na razie mi są niepotrzebne. Bo weźmy, zbierajmy te jajka. Będzie ciekawie. Kurczę, nie mamy żadnych gór, co jest najlepsze w Minecrafcie. Góry. Takie tam zajebiste sprawy, to jest tak boskie. Widziałem tu zombika gdzieś przed chwilą po lewej. Więc weźmiemy sobie te rotten coś tam do jedzenia. To jest zgniłe mięso bodajże. O, jest. Na pewno się przyda. O Jezu, znów taki głodny jestem. Trzeba będzie na okrągło jeść. Uciekaj, gnoju. O, pierwsze uderzenie zadane przez jakiegoś potwora. Fajny dźwięk jest, gdy nas coś uderzy albo spadniemy z wysokości. Czekajcie, zaraz wam to zaprezentuję. Bo nie tutaj, bo potem nie wyjdę. No to przy okazji potem. Ale w każdym razie jest taki dźwięk fajny. A dzwonki nadal są. Przejdziemy tą pustynię, może spotkamy jakieś fajne tereny. Miejmy nadzieję. Tu był jeszcze kurczak. Gdzie uciekłeś? A, do mnie. Pięknie. O, widziałem creepera. O, wiecie co zrobimy? Już się na pewno domyślacie. Gdzie on jest? Enderman! Czekajcie, jeszcze zabijemy tego... Nie! No. To dawaj teraz klocki. Frajerze. Ale dźwięki jakieś ma chyba nowe. Słyszeliście to? No, jakieś dźwięki wydaje. Czekajcie, jest tu... O, już nas pająk goni.
Nic więcej, nic więcej. Zabawmy się z nim. Czemu nie atakuje? Ale bez sens. Co, nie działają? O, ty gnido. O, już działa. Coś jeszcze jest zbugowane. Naprawdę, wersja jest jeszcze... O, fajne dźwięki, jak się teleportuje. Coś jeszcze... Kurczę! Fuck! Jak on atakuje mocno! Spieprzaj, gnido! Dłub mi pół życia przypieprzył. Co za gnój, jeszcze jeden hit mi deadnął. O, jaki tu jest poziom podwyższony. A te ja pierdzie, jakie one są mocne teraz. Wcześniej były takie delikatne, że tak powiem, tak jak zombie na przykład, że tam ledwo co uderzyło. Teraz dub, jeden hit, pół życia mi wzięło. Boże, co to będzie za hardcore. Jak mnie to teraz wystraszyło, gdybym umarł w pierwszym odcinku, nie? Jezu. Nie, robię kampę, ja to pieprzę. Wal się, creeper. Idę po świnki, robię kampę. Nie, niemożliwe. Nie dam rady. Ludziska. Miecz mi się kończy. Fuck. Fuck. Dobra, to nas nic nie zaatakuje. No już płynie do nas. Wypierdzielaj. Jaki slodziak mały! Malutki kurczaczek. Zobaczcie. Ma dużą głowę i małe ciało. Zaraz go zobaczymy, czekaj, tylko miecz wezmę. Jaki mały, fajny slodziak. Wiecie co zrobimy? Nie. To jest za słabe. Potrzebujemy już piecyka. I szybko przetopimy kilka tych żelaza. Kilka. Hot topic. Achievement jet. Dziękujemy bardzo. Jeden starczy, nie, dwa. Dajmy dwa. Bo jeden przepala. Jeden węgiel przepala 8 materiałów. Nie! O, stoi, nie idzie. No to się wal. Szybko daj mi chociaż dwa żelaza. Zaraz mi tu wejdzie gnida. Jedno. Adsquare hot coś tam. W każdym razie achievement. Zjedzmy tego klopsa znów. Kurczę, żarcia, mamy dużo kurczaków, ale one zarażą. Dawaj, o jest. Szybko. I co mi zrobić, pedale, co? No nie wierzę, po prostu nie wierzę. No idźcie sobie, zostaw mnie. O, wiem co działa. Fuck. O, teraz nie wejdą. Bo jakby one wchodziły, to będą głową zahaczały o to. O, jesteśmy bezpieczni. A jeszcze z drugiej strony. Spieprzać. Dobra. Zróbmy już sobie też... Kurczę, tu jest zwierząt, tyle potworów. O, jakieś góry. Yeah! Mamy góry. Kurczę, oddaliłem się od mikra, nie wiem czemu. Musiałem to słowo słuchać. Dobra, nieważne. W każdym razie piórka nam się nie przydadzą, wypad. Liny na razie też, liny, boże, sznurki. Z tego, z aktualnej skóry nie możemy teraz nic skraftować. Za mało, a buty już mamy. Kozaki by się dało, ale kozaczki już mamy. Więc tak, dawać mi tego jeszcze. O, jeszcze kończę, jeszcze trzy. Zróbmy już sobie przy okazji kilo, siekierę oraz łopatę. Kilof. Siekiera oraz łopata, w sam raz. Dokładnie. Mamy wszystko pięknie rozdane. Zajebiście. Mamy też jeszcze trzy mamy te żelaza. Więc z tego możemy też jeszcze zrobić. Jeden miecz zrobimy właśnie. Bo miecz się szybko kończy, a potworów jest dużo. To dla bezpieczeństwa zrobimy sobie miecz jeszcze jeden. I tu jeszcze dla mnie to. Piecyk. O, szybciej się rozwala piecyk, bardzo fajnie. Workbench chyba też, no. Wtedy było to trudniej rozwalić. Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie wiem, czy mam rację. Właśnie, jeszcze piecykiem możemy zrobić kilka tych kurczaków. Dokładnie to 16. Kurczę. Dobra, mam 16, niech się szybko zrobią. Nie, 14 powinno być, bo już jedno robiło. Zobaczycie, że będą wszystkie idealnie zrobione. I ogień się akurat skończy wtedy, kiedy się skończy pierwszy. Bo jeden jest na 8. Jeden węglik przepala 8 przedmiotów, że tak powiem. Bo to jest obojętne, co on przepala.
W każdym razie 8 pozycji, o, może tak to nazwiemy. Dobra, dobra, bo o głupotach mówimy. O, nastaje dzień, zaś się spalisz, gnoju, gdzie on jest? Tam jest. Ale on jest w wodzie, Boże! Pięknie, po prostu pięknie. Nie no, ten Enderman nie... O, tam jest ten kurczaczek piękny. Słodziak. No rzeczywiście jest taki malutki. Z dużą głową. W każdym razie, ten Enderman to była masakra. Ładnie nam się wygenerowała jakaś góra. Na razie nie wygląda ciekawie, ale tam pójdziemy za chwilkę. Szybko te kurczaki jeszcze przepalimy. Potrzebujemy żarcie, bo nas rozpieprzą. No wypieprzać, no. Co, uważasz, że jesteś śmieszny? O. Won! No nie, no jeszcze jeden. Czego tu szukacie? No ten tu się wespnie zaraz do mnie. No wy... Szybko, szybko, szybko. O, coś z niego wypadło. Aż jeden z nowych przedmiotów. O, nie wiem, na czym to jeszcze polega. Te nowe przedmioty wszystkie... Nie mam zielonego pojęcia, nie mam. O, już może mnie zaatakować. Głupota z mojej strony. O, to są te punkty doświadczenia, a nie jakieś... A nie jakieś zabijanie potworów. Teraz były dzwoneczki, jak te... No! To są punkty doświadczenia, a nie zabite zwierzę. Zobaczcie, że się idealnie skończy razem z tymi kurczakami. To są punkty doświadczenia, te dzwoneczki fajne. Ale dziwne. Właśnie to jest właśnie takie dziwne, że to są cztery klocki czystej wody, a wszędzie jest bagienna. Ty gnido głupia. A chciałem dookoła iść, no zajebiście. Żeby go właśnie ominąć, to ten tu przyszedł. Potafian zasrany. Klocki się pozbiera, gdy zejdę na dół. A tego... Skacz, skacz, skacz. Kurczę, musimy jeszcze niżej zejść. O, oby nie wybuchł, oby nie wybuchł. Jeszcze! Tak dużo hitów teraz trzeba dać, zadać potworom. O, wszystko się idealnie skończyło, żaden węgiel nie został, żadne żarełko nie zostało. Idziemy dalej, nie ma tu jakiegoś creepcia? Nie ma. Możemy iść! A więc teraz, tak powiedziałem, to będzie ostatni dzień w tym odcinku. Kończę odcinek i za niedługo drugi. Ale lecimy... O, jakieś góry widzę. Uuu, coś tu się szykuje. Panowie, panie i panowie, przepraszam. Coś tam jest ciekawego. Wejdziemy na tą górę tutaj, albo nie, wejdziemy tam, bo tam jest fajny bug z chunkiem. Nie załadował się chunk. Fajny bug z chunkiem. To nie ma sensu. Fajny... No chunki się nie załadowały, tyle. Dlatego jestem tak ciemny. O, już jest to normalne. Czekajcie, jest tu coś ciekawego? No, tylko źródło wody. Lecimy dalej. O, jakiś węgiel widzę. Się przyda na pewno. Zaraz go tam... O, tu też jest węgiel. Wejdziemy na tą górę, zobaczymy, jak wygląda nasza pozycja. W sensie pozycja, bo jak wygląda świat wokół nas. Chciałbym jakieś fajne góry znaleźć. Coś tu już mamy na sam początek. Ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze to. To nie jest to. By nie tracić dir, to będziemy sobie go sami tak żłobili. Lepiej żłobić i niszczyć te góry, niż podsadzać się dirtem i tracić go przy okazji. Ble! To są takie fałszywe góry, że tak powiem. Czyli z jednej strony wyglądają zajebiście i modlimy się, by było ich więcej. Po drugiej stronie, a to taka dupa znowu, z następne równiny będą. O Boże, felerne te góry. Idziemy tam. Mieliśmy iść na zachód, tam był wschód. Tam wszystko idzie, tam. A właśnie, wiecie co jest jeszcze zajebiste w tej wersji? Popatrzcie. Chmury, opcje, wideo, clouds. Off on. Ale zostawimy sobie włączone, żeby to było takie ładne. Jak będziemy mieli jakąś budowlę wysoką, chociaż wątpię, i będą nam te chmury przeszkadzać, to po prostu sobie włączymy. Ale na razie tam coś się znowu jeszcze jakieś wyspy respią. Respią, Boże, czemu ja mówię respią? Respią to się potwory generują. Ładnie. Kurczaczek! Dawaj żarło. No, one są większe od tamtego, który był malutki, no. Czekajcie, teraz zobaczymy, czy to jest to doświadczenie. Tak, bo zabiłem. Teraz doświadczenie. Tak, to jest doświadczenie. A ładne takie dzwoneczki. Tiung, tiung. Won.
To nie wiem do czego służy, więc to sobie zostawię. Spider Eye, czyli oko naszego pająka. To jest niepotrzebne. Gunpower? No na co mi się przyda? Na co? Pomyślcie. TNT! Kurczę, powiedziałem TNT. No nie można tak, nie można. No TNT, no. Już każdy mnie zna z tej strony, że ja zawsze wszystko przekręcam. Slimy mówię zamiast slimy. Mówię TNT zamiast TNT. No nie wierzę. Myślałem, że tu na jakieś góry albo coś ciekawego, a to znów dupa. Lecimy dalej. Może coś ciekawego znajdziemy. Chociaż nie, możemy zrobić łódkę. Chociaż nie, mieliśmy iść. Chociaż nie, chociaż nie, chociaż nie. W każdym razie jak nam. Jak pójdziemy na ten zachód i pojawi nam się przed nosem morze, czy ten ocean, już nie wiem jak to nazywać. Zrobimy sobie łódeczkę i będziemy zasuwać w łódce. A na razie idziemy na ten zachód. Pędzimy, pędzimy. Zung, zung. Chyba jednak, tak jak mówiłem, zaczyna się woda, przynajmniej bagna. Ale aż taki fioletowy jest ten teren. Bo aż to dziwnie wygląda. Czy są różne odcienie tego bagna chyba. Więc tak, to do góry, to do góry. Workbench. Nasze drewienko. Właśnie, zbijmy troszeczkę drewna, bo nie wiadomo jak to będzie. Może wylądujemy na jakimś niezalesionym terenie i będzie dupa. Więc zróbmy sobie tego drewienka, zetnijmy troszeczkę tego drewna. Fajne jest to, że te drzewa wyrastają z wody, to jest tak ładne. Gdyby też nie było bagienne, tylko normalne, taka piękna zieleń. Normalny biom po prostu. To byłoby to naprawdę boskie. Lecimy dalej. Tyle powinno starczyć. Drewienka. Chociaż nie, bo jeszcze łódki zrobimy. Jeszcze jedno drewno. Jeszcze jedno drzewo. Niestety zostawimy w powietrzu chyba fragment, ale nie będziemy się tym przejmować. W każdym razie tu nie zostajemy, więc walić to. Dobra. Zróbmy sobie trzy łódki. Nie wiem, czy w tej wersji się niszczą, czy nie niszczą, jak je zniszczymy. Niszczą, czy nie niszczą, jak je zniszczymy. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie nie mam pojęcia, bo naprawdę nie grałem. Grałem kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt minut na tej wersji. Oglądałem tam jakieś na kreatywie te nowe itemy, ale nic więcej nie robiłem. Więc szczerze mówiąc nie pobawiłem się na tej wersji. Tak wolno to płynie. Szkoda, że nie ma sprintu. Sprintu w łódce, spoko. No chyba nie. Liana zniszczyła łódkę. No spoko. Minecraft, to jest właśnie Minecraft. Trzeba uważać na liany, bo są łódko bójcze. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, ośmiornica nam rozwali łódkę. Jednak nie. Płyniemy. Walcie się ze srońcem. O! Mogę ją... No nie wierzę! Pszone gówna! Zesrane. Do czego to w ogóle służy? Lilie. Wypieprzać. Zniszczyłem mi wszystkie łódki. Nie, jeszcze jedno mam. Co za gnidy. Teraz już pójdziemy piotą, bo tam zapewne będzie ciąg dalszy tego terenu zwykłego. A myślałem, że jakiś większy ocean nam się trafi, a to było takie... Taki zalew, że tak powiem. Lecimy dalej. Jednak chyba będzie kontynuacja tego morza całego. Albo nazwijmy to oceanem. Ocean? Nie, morze. To było morze, a teraz może będzie ocean. Czyli naprawdę głębokie wody. Oj, to jest ładny teren, gdzie jest zieloniutko, trawka rośnie, kwiatuszki są. To jest ładny teren, bardzo ładny. No i to jest ocean. Głęboki, dokładnie, to jest ocean. Głębokie tereny wodne. Troszeczkę zboczymy w lewo, bo tam się jakieś wyżyny zaczynają, więc może na jakieś góry natrafimy. Ale kto wie, zobaczymy. Pusto tu od tych potworów. Aha, bo potwory się respią tylko w nocy, a gdy odkrywamy nowy teren, nie zrespiły się tam, dlatego jeszcze tych potworów nie ma tutaj. Ale cóż, lecimy dalej. Ham, 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 ham. Fajne są te dźwięki nowe, zajebiste. Te dzwoneczki, te dźwięki, gdy zniszczy nam się przedmiot. Oraz to, gdy jemy. Bardzo fajne. No tak jak powiedziałem, wyżyny się zaczęły. Ciekawie to wygląda. Lecimy dalej. Znów się od tego mikrofonu oddaliłem, czekajcie. O, tyle. O, powinno być dobrze. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Cały czas tego samego określenia mówię. To może teraz będzie jedziemy dalej. Albo idziemy dalej. A co chcę.
Dobra. Jakim cudem? Hero Brain! Chociaż nie wiem, powiem szczerze, że nie mam pojęcia czemu. Jakiś bóg może, nie mam pojęcia. Może listek się sam rozwali i akurat z niego było... Albo Enderman przeniósł... Też nie, bo to nie było potworów jeszcze. Raczej. Nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie... tak jak też mówiłem, nie będę... Naprawdę. Musicie mi uwierzyć, że nie będę ani chwili nagrywał bez... Nie będę ani chwili grał bez nagrywania. Bo... Znów? To są jakieś znaki. Ktoś nas śledzi. Strzeżmy się. Tryb hardcore nas zabije. O, jaka wyspa fajna, czekajcie, bo tu była. O, krówka! Dawaj skórę. Wreszcie jakąś krowę znaleźliśmy. Gdzie mi obraca się? Słyszeliście to? A to były dzwonki chyba. Nie. Odebrałem to jako inny dźwięk. Nieważne. W każdym razie, chyba ocean się. Znów to. To jest podejrzane, co jest? Pięknie, ocean się zaczął, po prostu zajebiście. O, pójdzie na tą wyspę, chociaż nie, bo tam nic nie będzie. Ale zabijemy krówki. Popchniemy ją w stronę lądu, by nie stracić tych skór i jedzonka. I będzie zajebiście, ja zrobię tylko krótkie cięcie. Ludziska, kurczaczek i rosół na obiad. Mwah. Bosko. Uoo! No teraz mnie zamurowało. Fuck yeah! Dobra, zaraz się tym zajmiemy, ale pierw musimy sobie tu zrobić jakąś kampę. Tu coś jest. Mam nadzieję, że już tu, jeszcze tu nikogo nie ma. Kurczę, ale to jest najgorsze wychodzić z tego, wychodzić potem na powierzchnię. Więc najlepiej zrobić sobie tutaj taki malutki jeszcze. Jaka góra tam jest zajebista. A co do obiadu, ludziska, uwielbiam. Co do obiadu, uwielbiam naprawdę rosół i kurczaczek. To jest marzenie. Dobra, taki domek starczy. Ważne, że będziemy wychodzić w ten sposób, żeby nas nic nie zaatakowało. Pochodnia. Powinno tyle starczyć. Potwory nas tu nie powinny jeszcze zaatakować. Muszę dopiero będą respić. Połowa księżyc jest okrągły. Od kiedy? Masakra. Słońce nie było okrągłe, nie? Chyba. Ja pierdzielę. Masakra. Półokrągły księżyc. Boże. Minecraft się zmienił. To jest niedopuszczalne, nie no. Smoki mogą być, miksturki, levele, wszystko. Tylko nie okrągły księżyc, błagam was. Nie, żartuję. Wchodzimy. Zrobimy sobie takie na razie prymitywne wejście. A ziaren nie chce, won. Off, out. Workbench. Tak, this is it. I mamy drzwi. Jeszcze kamerka by się przydała, taka CCTV. By sprawdzić, czy potem nie ma niczego przed domem. Przed kampem, może tak, to nie jest dom. Wbijamy do środka, oświetlimy troszeczkę okolicy, by nas tu nic nie zaatakowało. Pięknie, mamy cave, zajebiście. Będziemy mieli troszeczkę... Aaaa! Zombie! Idź, idź! Creeper! On mi gnoje, nudzi ci się, czy co? Wypierdzielaj. No nie, no szkielet jeszcze do tego. Zrobimy sobie zejście. O. No już idzie. Ale fajny dźwięk, jak strzela ze z łuku. Takie pom. Jak ładnie strzały wyglądają. Nie, one tak wyglądały. Chociaż nie. A, bo to jest strzała od szkieleta, której my nie możemy wziąć. I ona troszeczkę inaczej wygląda. Jest taka... Nie, stąd wygląda... Tu pod tym światem taka dziwna. Dobra, nieważne. Po czym ja się zajmuję. Jakieś fajne cave odkryliśmy, ale nie będziemy się pogłębiać, bo się pogubimy i będzie dupa. Więc weźmiemy troszeczkę tego. Gdzieś tu słyszę potwory pływające w wodzie. Fuck! Trzymałem shift, co jest? Dobra, trzeba mocniej trzymać.
Bierzemy węgiel. No właśnie, to miał być powoli koniec, więc już. Więc już powoli kończę. Ogarniemy sobie tylko jeszcze naszą kampę u góry i to będzie na tyle. Bo odcinek będzie zbyt długi. I tak już będzie przyszło 30 minut, bo skoro jeden dzień trwa 14, coś w ten styl, czy 12, już nie wiem. Jedna noc tyle samo, czyli już będzie powoli przeszło 30 minut na pewno będzie. Tu było. Jakiś dziwny dźwięk był, albo mi się wydawało, nie wiem. W każdym razie tu mamy tą naszą kampę. No i tutaj prześpię się pierwszą noc. Tu mam nadzieję przeżyję, nic mnie tu nie zaatakuje. Nawet na pewno nie zaatakuje. I widzimy się w drugim odcinku, który będzie już niedługo. Więc subskrybować, łapkować, te łapki w górę są naprawdę bardzo ważne. Więc łapkujcie! Po hardkorowemu. Nie wiem, czy się da tak, ale hardkorowo łapkować w górę filmik. Komentować, subskrybować i wszystko co się da róbcie. By po prostu było lepiej. Ale i tak jest zajebiście. Więc to wszystko. Widzimy się w drugim odcinku. Trzymajcie się. Cześć!